Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Beskid. Prosto z Jerchomli, Andrzej Biernat. Siódma edycja Aquaria Pomarszałek, siódma, czyli już wpisana na stałe do kalendarza imprez turystycznych, sportowych. Siódma impreza związana z otwarciem sezonu. W ubiegłym roku otwieraliśmy sezon też wspólnie w Białce Tatrzańskiej i też większość twarzy, jak patrzę na tym otwarciu, była. Dzisiaj Wierchomla, trochę w centrum Polski nieznane miejsce do uprawiania narciarstwa, chociaż ja sam osobiście kiedyś tutaj zaliczyłem tę górę. Ale to było już dawno, dawno temu, także warto sobie przypomnieć. Każda impreza turystyczna niesie ze sobą dużą, dużą promocyjną wagę. Ostatnie Mistrzostwa Euro pokazały, że wielkie imprezy sportowe też taką aurę przyjazności dla naszego kraju przynoszą. A dzisiaj Jagna rozpętała wojnę czwartą światową, czyli postanowiła zorganizować zimowe igrzyska olimpijskie w Krakowie i my musimy niestety, albo stety, jej pomóc. Na pewno przy zaangażowaniu Jagny, jej emocjach pozytywnych, emocjach małopolskich posłów, parlamentarzystów, ta impreza ma szansę na to, żeby znalazła się w kalendarzu MKOL-u i w 2022 roku zagościła w Krakowie i w Małopolsce, a byłoby to naprawdę dla Małopolski wielkim sukcesem. Chociaż i tak jest to najbardziej rozpoznawalny region Polski na świecie, to mimo wszystko taki dodatek dałby jeszcze dodatkowy impuls do tego, żeby turyści i goście z zagranicy coraz częściej i chętniej niż teraz przyjeżdżali. Dużo rzeczy się działo w obrębie samego sportu, sportów zimowych. Pamiętam taką akcję, były parlamentarzysta Jacek Krupa, wicemarszałek marszałek, poseł Ireneusz Rajs przygotowali koncepcję bezpiecznego jeżdżenia na stoku i wprowadziliśmy obowiązek noszenia kasku dla dzieci do 16 lat, co na pewno procentuje większym bezpieczeństwem na stokach. A poza tym, mimo wszystko jest ciepły i jakby na to nie spojrzeć. Także mamy inicjatorów pewnych rzeczy, które w sporcie się i w turystyce dzieją. Gwarancją sukcesu zawsze jest współpraca, dlatego Urząd Marszałkowski, panowie burmistrzowie, pan starosta są na tej sali i wiadomo, że żeby cokolwiek można było zrobić, to trzeba współpracować z samorządem. Kiedyś wymyśliliśmy taką trójdzielną współpracę rząd, samorząd wojewódzki i ostateczny beneficjent, jakim jest gmina. I myślę, że na każdym, to w każdej płaszczyźnie, czy to turystycznej, czy sportowej, czy inwestycyjnej, taka współpraca od początku do końca się opłaca. Za dużo nie będę gadał, bo wszyscy się zaczynają miłej zabawy dzisiaj. Pozwólcie, że ja wyrażę jedną prośbę, też taką nadzieję, że pan minister, na ile to będzie możliwe, będzie równie często w Małopolsce, jak na przestrzeni ostatnich lat. A jest, można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo często, Andrzej, za to ci dziękujemy. Ja zdaję sobie sprawę, że bez wątpienia kierowanie resortem pewnie ograniczy trochę te możliwości, ale liczymy, że w dużej mierze będziesz mam tu w naszych inicjatywach uczestniczył bardzo aktywnie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać, że właśnie inauguracja sezonu zimowego ogólnopolska zawsze odbywa się w naszym regionie, w przepięknej dzisiaj scenerii zimowej. Ja muszę powiedzieć, że do tego miejsca mam bardzo sentymentalne
jeśli powiem, 10 lat temu uczyłem się tutaj jeździć przez parę lat na nartach. To był pierwszy stok, na który przyjeżdżałem. Z nadzieją, że zima będzie udana, że ten śnieg, jak już zagości na stokach, to przynajmniej do końca marca będzie się trzymał. Życzę wszystkim udanego sezonu zimowego i cieszę się, że możemy się tutaj spotkać. Witam serdecznie jeszcze raz. Ja chciałabym przede wszystkim podkreślić, że my jesteśmy tak naprawdę na bardzo wstępnej, początkowej fazie starań o igrzyska i ja dzisiaj w swojej prezentacji podczas seminarium pokazałam specjalnie prezentację, która ma 12 miesięcy, po to, aby Państwu pokazać, że te sprawy, które 12 miesięcy temu wpisywałam do prezentacji, są nadal poniekąd aktualne. Niektóre zmieniły się i niektóre, nad tymi, niektórymi nadal pracujemy. Musieliśmy przedstawić wstępne założenia i w ogóle znaleźć punkt odniesienia, z którego będziemy czerpać dalej informacje, na których się będziemy opierać i które będziemy weryfikować w dalszym czasie planowania budżetu pod kątem igrzysk olimpijskich. I ja tutaj chciałabym przede wszystkim dać jasne przesłanie. Jeżeli chodzi o budżet igrzysk olimpijskich, musimy pamiętać, że mówimy o budżecie po pierwsze konkursowym, czyli na lata 2013-2015, czyli te pieniądze, które przeznaczymy na starania o igrzyska olimpijskie. I to jest budżet, ten budżet wynosi na dzień dzisiejszy, mamy zabudżetowane 48 milionów złotych. 26 milionów złotych pochodzi z budżetu państwa, natomiast 22 miliony będzie pochodzi z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Ale myślę, że na tym budżecie się nie skończymy. Również będziemy potrzebować wsparcia sponsorskiego i tutaj jakby w tej drugiej fazie kandydowania bardzo dużą rolę odgrywają zazwyczaj sponsorzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą promocję międzynarodową. Wtedy będziemy się tutaj bardziej uaktywniać. Natomiast jeżeli chodzi o budżet igrzysk olimpijskich, to musimy tutaj powiedzieć o budżecie operacyjnym, który dotyczy organizacji i przygotowania igrzysk olimpijskich. Na to składa się przeprowadzenie zawodów testowych, przeprowadzenie zawodów właściwych, para igrzysk, jak również transport, zakwaterowanie zawodników, wyżywienie, opieka medyczna, antydoping, bezpieczeństwo, to jest bardzo duża pozycja w budżecie operacyjnym igrzysk olimpijskich i tak dalej, wszystkie koszty związane z sędziami, czy z jakimiś profesjonalnym wsparciem technicznym. I to jest budżet operacyjny, który od roku czasu szacujemy i to się na razie nie zmienia na poziomie 1 800 000 000 dolarów, czyli około 5 z kawałkiem miliona, miliardów złotych. Natomiast to jest budżet, do którego nie wchodzą żadne inwestycje. Ale uwaga, na ten budżet składa się również dofinansowanie ze środków MKOL-u, które pochodzą głównie z programu Top Sponsor i to jest w granicach 40%, czyli ten budżet operacyjny igrzysk na przestrzeni, można powiedzieć, innych igrzysk doświadczy innych igrzysk zazwyczaj się bilansuje. Weryfikować to, co będzie nam potrzebne i gdzie, musimy zamknąć koncepcję lokalizacji obiektów sportowych, która jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest sprecyzowana, chociażby z powodu dyscypliny hokejowej, której jeszcze nie jesteśmy pewni co do ostatecznej lokalizacji. Dziękuję. Jeśli pani redaktor pozwoli, to ja jeszcze parę słów chcę powiedzieć właśnie w tym ostatnim kontekście. Szanowni Państwo, w listopadzie odbyła się konferencja klimatyczna w Warszawie. Kosztowała, jak donoszą media, 100 milionów złotych. Natomiast ja się bardzo cieszę, że jest debata publiczna o potrzebach inwestycyjnych Małopolski czy Polski Południowej ustalonych na poziomie około 20 miliardów złotych. I to nie są żadne wybujałe, nadmierne kwoty. Ja w programie regionalnym, który dzisiaj też prezentowaliśmy, będziemy mogli tylko z udziałem funduszy regionalnych zainwestować 16 miliardów złotych. Na przestrzeni ostatnich lat też bardzo wiele się inwestowało. My oczekujemy, że program regionalny, programy krajowe, inwestycje do roku 2020, może 2022 w moim województwie, w Małopolsce, to powinien być rząd wielkości 30-40 milionów, miliardów złotych co najmniej. To wchodzi cała sfera ochrony środowiska, również poprawa
jakości powietrza w Krakowie, gdziekolwiek, bo to jest jeden z bardzo ważnych elementów. To wchodzi kwestia całego układu komunikacyjnego. Ja nawet nie sądzę, żebyśmy byli go w stanie zbudować do roku 2020. Nie mam takiej możliwości, bo tych potrzeb jest po prostu więcej. Ale to jest Zakopianka, to jest droga S7, to jest północna obwodnica Krakowa, to jest linia kolejowa Nowa Kraków, Podłęże, Piekiełko, Nowy Sącz i Zakopane. To jest szereg po prostu bardzo kosztownych inwestycji. One mają związek z olimpiadą taki, że po prostu jak będziemy gospodarzem igrzysk, to powstanie pewnie 2-3 lata wcześniej, bo taki jest priorytet kraju, tak? Że duże wydarzenia światowe organizowane u nas zmieniają pewien ranking, robią inną listę priorytetów krajowych. Natomiast to, że te inwestycje wszystkie są potrzebne, obojętnie czy rok 2020, czy 2025, one po prostu muszą być zrealizowane. Naprawdę my bardzo wiele inwestujemy w ostatnim czasie. Nie było w historii Polski takiego okresu, kiedy były tak gigantyczne nakłady inwestycyjne. I to samo będzie nam towarzyszyło przez najbliższe lata. W końcu mamy 440 miliardów funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej w tym nowym budżecie. 440 miliardów złotych. Także to są gigantyczne pieniądze, więc jeśli z tego tortu 5% poszłoby na Małopolskę, to naprawdę nie jest to zbyt wiele. Pani minister, cieszymy się bardzo, że jest Pan z nami. Oczekiwania na nowy sezon. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo przepraszam za te moje późniejsze przybycie, ale jak wiadomo, warunki atmosferyczne, które ostatnio panują w naszym kraju, zdecydowanie utrudniają podróżowanie i tak też się dzisiaj stało. Ale jeżeli Państwo pozwolicie, to ja może króciutko nawiążę do tego wątku igrzysk, chociaż pewnie Pan Minister Andrzej Biernat być może miał już dzisiaj okazję na ten temat mówić. Natomiast my, jeśli chodzi o tą część turystyczną naszego resortu, mamy taki szczególny stosunek do tego typu wydarzeń. Jesteśmy na świeżo po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej w roku 2012 i wiemy, jak pozytywne efekty ta impreza przyniosła, jeśli chodzi o ruch turystyczny, o wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i jeżeli chodzi o infrastrukturę, taką infrastrukturę, która również wpływa na i pomaga w rozwoju turystyki. Dlatego też jakby z pełną świadomością rząd podjął stosowną uchwałę o wsparciu starania Krakowa, województwa małopolskiego wspólnie ze Słowacją o igrzyska zimowe w roku 2022, ponieważ jesteśmy w tej chwili przed kolejną taką szansą i to, co przed chwilą powiedziała pani poseł i pan marszałek, a więc ten taki znaczący postęp w realizacji pewnych inwestycji infrastrukturalnych, który może nastąpić, myślę, że będzie również mógł pozytywnie, że tak powiem, wpływać na późniejsze działania, zwłaszcza jeśli chodzi o naszą branżę, o branżę turystyczną, a więc będzie to praca, która zostanie wykonana być może na okoliczność igrzysk, ale która będzie jeszcze długo, długo potem procentować i jakby zupełnie inaczej pozycjonować nasz kraj na arenie międzynarodowej i pozwoli na zupełnie inny poziom rozwoju gospodarki turystycznej, ale myślę nie tylko, bo tak samo również i innych wielu, wielu dzieci. Ale wracając być może do tego, co nas tutaj generalnie dzisiaj gromadzi i sprowadza, to już jak pamiętam, panie prezesie, panie marszałku, 7. edycja, dokładnie, otwarcia sezonu zimowego w Polsce. Czynione jest to od samego początku dzięki staraniom Małopolskiej Organizacji Turystycznej i za to chciałam bardzo serdecznie podziękować. Myślę, że bardzo dobrym zwyczajem jest też to, że zawsze otwarciu towarzyszy merytoryczna konferencja. Konferencja, na której mamy możliwość przedyskutowania i dotknięcia pewnych tematów, które w sposób zasadniczy związane są z rozwojem turystyki zimowej, szeroko rozumianej sportów zimowych w naszym kraju. Tak też to się dzieje w tym roku podczas tej 7. edycji. No, myślę, że trudno też sobie wyobrazić, żeby otwarcia sezonów zimowych nie odbywały się w tych miejscach, gdzie rzeczywiście ta turystyka zimowa się jak najlepiej rozwija.
Co roku gości nas inna stacja narciarska. W tym roku są to dwie doliny, Muszyna i Wierchomla. No myślę, że jedna ze stacji, która najprężniej też w ostatnich latach w Polsce się rozwija. I oby ten rozwój mógł następować tak dynamicznie w przyszłości. To jest też chyba doskonała okazja do promocji dla takich miejsc, nie tylko wśród turystów krajowych, ale myślę, że za pośrednictwem działań Polskiej Organizacji Turystycznej wśród gości, którzy odwiedzają Polskę z innych krajów, chociażby europejskich. Nadszedł ten dzień, na który wszyscy czekamy od marca. W końcu jest biały wiek, Sawery nam nie przeszkadza. Dobrego sezonu, bezpiecznie i z frajdą. No można powiedzieć, jak pomówił właściciel stacji, stało się wreszcie, żeśmy się doczekali. Najwyższa pora uprawiać to białe szaleństwo. Mam nadzieję, że śnieżek będzie nam towarzyszył aż do końca marca. Wszystkim dużo wrażeń takich pozytywnych. Piękne jamy jak dzisiaj i wszystkiego dobrego. Zapraszam wszystkich, przyjeżdżajcie na stoki do całej Małopolski. W każdym miejscu na was czekamy. Słuchajcie, no wszystko już było powiedziane. No, myślę, że to jest pora, kiedy można powiedzieć, że sezon zimowy 2013-2014 oficjalnie uważamy za otwarty. A konkurentów, jak Andrzej Kutłowcowy zawsze mówi, niech się darzy. Dopisują humory, fantastyczni goście z całej Polski, z Warszawy też do nas przyjeżdżają. Wszystkiego dobrego, bawmy się przez całą zimę znakomicie. Wszystkiego dobrego. Na szczycie dziękujemy.